Czy zauważyłeś, że wstrzymujesz oddech? Gdy się budzisz, masz suche usta i zatkany nos? Jak często nie możesz wziąć satysfakcjonującego wdechu? Ja jestem Artur Karapetian, to jest kanał Na Zdrowie, a dziś mam dla Ciebie ćwiczenie oddechowe na zmniejszenie stresu. Podczas całego odcinka zobaczysz, że trzymam laptopa w ręce, a dlatego, że małpy wokół nas biegają i jeżeli go zostawię, to mi ukradną. Dziś nie będziemy się spieszyć, nie będę do Ciebie krzyczeć. Odcinek przejdzie spokojnie, bo to właśnie spokój świadczy o dobrym oddechu. Każdy odcinek zaczyna się od dlaczego. Możesz od razu przewinąć do ćwiczenia, ale bez znajomości dlaczego to robisz, ćwiczenie straci swoją moc. Jeżeli zadajesz sobie pytanie, jak mam oddychać, to już nie musisz więcej szukać. Wraz z końcem tego odcinka będziesz dokładnie wiedzieć, jak masz oddychać i mam nadzieję, że będziesz szerzyć tę wiedzę wśród innych. Oddychamy dziennie 25 tysięcy razy. To znaczy, że nieprzerwanie przez całe życie co 3 sekundy bierzesz wdech. Jeśli robisz to tak często, to jak bardzo możesz poprawić swoje życie oddychając lepiej? Wyróżniamy 3 fazy oddechu. Wdech, wydech, pauza. Wdech generuje najwięcej napięcia i jest jak pompowanie materaca. Wydech to spuszczanie powietrza z materaca. Wystarczy, że odetkasz korek, a powietrze samo się wydostanie. Pauza to cisza. Nie dzieje się wtedy nic, a napięcie w ciele jest najmniejsze. Dziś chcemy zmniejszyć stres i dlatego zasada pierwsza brzmi: wydech i pauza stanowią 3/4 oddechu. Gdybyśmy chcieli zwiększyć stres, robilibyśmy to, co większość ludzi robi nieświadomie na co dzień. Wdech, wstrzymanie powietrza, krótki wydech, wdech, wstrzymanie powietrza. Zauważ, że w takim wzorcu spędzasz większość czasu w większym napięciu i większym stresie. Pytanie, które często zadają sobie ludzie. Brzuch czy klatka? Oddech to przepływ powietrza. Wielu ludzi oddycha tylko klatką albo tylko brzuch. Jedni i drudzy gromadzą w sobie napięcie i dlatego nieświadomie wstrzymują swobodny przepływ powietrza. Swobodny przepływ powietrza pozwala na to, żeby klatka i brzuch rosły i malały wspólnie, a nie osobno. Dziś chcemy zmniejszyć napięcie i dlatego zasada druga brzmi: brzuch i klatka poruszają się razem. Teraz jesteś wyposażony w żelazne zasady. Chyba możemy zaczynać. Więc witam Cię serdecznie w ćwiczeniu. Mamy Wiktorię, która posłuży nam jako modelka. Ruszamy. Ułóż się wygodnie na plecach. Jeśli zwiększy to Twoją wygodę, podłóż poduszkę pod głowę i zegnij kolana, opierając stopy płasko na powierzchni. Masz po prostu zrobić tak, żeby było Ci wygodnie. Czegokolwiek potrzebujesz. Nie ma tutaj większych zasad. Następnie zamknij oczy i zacznij powoli, świadomie oddychać przez nos. W trakcie tej sesji od czasu do czasu będę dawał Ci kolejne zadania do skupienia i odkrywania oddechu. Mój głos jest jedynie tłem. Nie zwracaj na mnie większej uwagi i skup się głównie na swoich odczuciach i swoim ciele. Na dobry początek zrób 10 oddechów nosem. Twoim głównym zadaniem w tej części jest wypuszczanie większej ilości powietrza niż wpuszczanie go. Moglibyśmy powiedzieć też, że Twoje wydechy mają być dłuższe niż wdechy, ale jest to troszkę niedokładne, bo ja chcę, żebyś po prostu odnalazł lub odnalazła skupienie na tym, żeby tego powietrza wypuszczać dosłownie więcej. Pamiętaj, nie chcesz forsować niczego. To nie ma być na siłę. Ani wdechu, ani wydechu, ani pauzy. Wszystko w granicach pełnego komfortu. Oddychamy nosem. Zrób wdech, co prawda krótszy, ale ma być dla Ciebie w pełni satysfakcjonujący, nie za krótki. Wydech dłuższy i po pełnym wydechu zrób pauzę i wsłuchaj się w ciszę. Potem kolejny wdech. Odnajdź swoje tempo. Swój komfort. Skup się znacznie na tym, jak powietrze opuszcza Twoje ciało. Poczuj, jak Twoja klatka piersiowa staje się luźniejsza po wydechu. Poczuj, jak Twój brzuch delikatnie zaciska się pod koniec wydechu. Może się to dziać, nie musi się to dziać. Odkrywaj sobie swobodnie, nie mam ja tu.
i przechodzimy dalej. Połóż jedną rękę na brzuchu i przez kolejne kilka minut lub 10 oddechów, nie ma to większego znaczenia, czy to będzie 10 oddechów, jeżeli Cię to rozprasza, liczenie, po prostu spędź czas, nieważne. Przekieruj swój oddech i swoją uwagę do brzucha. Postaraj się oddychać samym brzuchem. Mówiąc brzuch, mam na myśli wszystko, co jest pod żebrami. Pępek, okolice pęcherza, aż do spojenia molowego. I utrzymaj poprzednie zasady. Wdech nosem, wydech nosem. Wdech satysfakcjonujący, ale nie taki długi. Wydech dłuższy. Pauza. Pamiętaj, że oddychanie brzuchem niekoniecznie oznacza jego podnoszenie się. Jeśli oddychasz w okolice brzucha, to zarówno boki brzucha, jak i tył brzucha, czyli plecy, jak i przód brzucha mogą rosnąć i maleć. Nie szukaj niczego na siłę, po prostu oddychaj i czuj. Jak oddychasz, jest dobrze. Powolne oddechy. Wsłuchaj się w dźwięk, jeżeli jakiś jest. Poczuj powietrze w nosie, chłód tego powietrza, kiedy bierzesz wdech. Poczuj ciężar swojego ciała, kiedy robisz wydech. Nie od razu musisz umieć oddzielić brzuch czy klatkę. I właśnie dlatego stworzyłem ten film, żeby Cię nauczyć, żeby zwiększyć Twoją świadomość oddechu. Więc jest to proces. Nie skupiaj się na celu. Nie ma przegranej w tym odcinku. Możesz tylko wygrać, więc baw się dobrze. Kolejne 10 oddechów poświęcimy na klatkę piersiową. Robisz to samo co z brzuchem. Tym razem kładziesz rękę na klatkę piersiową. Próbujesz oddzielić właśnie tą część. Skup się szczególnie na wypuszczaniu powietrza z klatki piersiowej. Podkreślam, wypuszczaniu powietrza z klatki piersiowej. Jeżeli wypuszczasz za dużo powietrza i czujesz, że jest Ci gorąco, albo się napinasz, to właśnie znaczy, że wypuszczasz za dużo. Nie forsuj niczego. Każda sekunda wydechu jest sekundą relaksacji, więc jeżeli wydłużymy sekundy wydechu i pauzy w stosunku do wdechu, wydłużymy Twój stan relaksacji i wprowadzimy Twoje ciało, Twój organizm w regenerację. Wydechy mają być w Twoim odczuciu dłuższe, ważniejsze, pełniejsze. I oddychasz samą klatką, przynajmniej taka jest Twoja intencja.
na ostatnie 10 oddechów ułóż ręce na swoim wyrostku mieczykowatym, czyli w tej okolicy dziury przy końcu mostka. Znajdź dziurę przy końcu mostka. I co robimy teraz? Postaraj się zintegrować oddech brzucha i klatki piersiowej. Możesz też położyć jedną rękę na brzuchu i jedną na klatce, jeżeli chcesz, jak wolisz. Spróbuj połączyć te dwa miejsca ze sobą i jak najbardziej zsynchronizować ich ruch. Dlatego proszę Cię, żeby położyć rękę na środku Twojego tułowia, bo jeżeli masz połączyć dół z górą, to myśląc o środku, będziesz ruszać dół i górę jednocześnie. Spróbuj to poczuć. Pamiętaj, nie irytuj się, jeśli Ci nie wychodzi, bo to nie jest sport. Po prostu obserwuj i dąż do tego, jaki jest cel, czyli integracja brzucha i klatki. Powtarzaj codziennie rano dla długotrwałych zmian. I może mały komentarz ode mnie. Jeżeli chcesz poprawić swój oddech, zacznij właśnie od tego. Czyli zacznij od tego, czy potrafisz poczuć swój oddech w różnych miejscach swojego ciała. Czy potrafisz poczuć swój oddech w swojej klatce piersiowej, w swoim brzuchu, pod swoim brzuchem. Czy potrafisz poczuć, jak twoja miednica w środku się otwiera, się zamyka. Czy potrafisz poczuć, jak Twój brzuch rośnie do boków? Czy potrafisz poczuć, jak Twoja klatka rośnie do tyłu? Twój kręgosłup rośnie do tyłu? Czyli czy potrafisz oddychać do pleców? Czy potrafisz oddychać do boków żeber? Czy potrafisz oddychać samym brzuchem? Czy czujesz, jak przez nos przechodzi powietrze? Czy potrafisz dłużej wypuszczać? Czy potrafisz zrobić pauzę po wydechu? Jest mnóstwo kwestii, na które możesz zwrócić uwagę podczas oddechu, i same zwiększanie świadomości swojego oddechu będzie łamaniem nawyków i schematów, które masz podczas oddechu, więc będzie budowaniem większej ilości opcji oddechowych, a tym samym zwiększeniem regeneracji, zwiększeniem spokoju w życiu itd., itd. Więc dziękuję bardzo za oglądanie i przechodzimy do końcówki odcinka. Najczęstsza zmiana postury związana z nierównomiernym oddychaniem to odstające żebra. Jeżeli zauważyłeś posturę z odstającymi żebrami u siebie, to warto nad tym popracować. Zacznij od tego filmu. A tymczasem dziękuję, na zdrowie, Artur Karapetian.